Panowie Adamus i Rączka. Czyli dwóch baronów apokalipsy. Apokalipsy? Boże, proszę. Barbara Ubryk, dziura nad dziury, Barbara Ubryk, hotel ponury, pokojów nigdy się nie przejęcia, wszyscy wołają, powietrza niecia, nie przewietrzane izby i bety, na oknach czarne wiszą rolety. Jedynie minutą, może to harem, portier śpi pod stojącym zegarem, w tak zwanym holu trzy śliczne palmy i plakady wiedzy, bombą rozwalmy, tuż oleo dróg z jakąś Wenecją, w fotelach duchy siedzą i szepcą. Lęczą nad radiem, mówią na migi, duże kanarie i kanariki, kombinujące dzięki nocki, a deszczyk pada, deszcz ciemnogrodzki i nie ma wyjścia, ciemność grobowa, ciemność i tęskność 100%. Jeżeli trzeba gdzieś posiać zamęcik lub parę proroctw w stylu Nostradamus, do wynajęcia zawsze nasz okręcik. Się polecamy. Rączka i Adamus. Jeżeli trzeba jakąś plotkę puścić, by w pustych głowach zawrzała gorączka, jakiś cud zdziałać. Albo coś w tym guście. Się polecamy. Adamus i Rączka. Teatrzyk Zielona Gęś ma zaszczyt... Kto jest? Nie wiem. Idź ty. Teatrzyk Zielona Gęś ma zaszczyt przedstawić... Co? Przedstawienie. Przedstawienie. A. Dramatis personae. Kurtyna idzie w górę. Noc hawajska, ta noc rajska, ta noc niesłychana, ta noc śliczna, egzotyczna, do samego rana. A to nie wypije. No i co? No i co? Co? Może na niebie zrobić węża w prążki. Nos i stomodo pieniędzos zbieramus. Na niebie wężyk. Na tacy pieniążki. Się polecamy. Rączka i Adamus. No i patrz pan, panie Adamus. Puchy. Nie idzie. Bo jeszcze księżyc nie wzeszedł. Księżyc wzejdzie, to pójdzie. Księżyc oceany porusza, odpływ i przypływ. Także samo u nas. Księżyc wzejdzie, gotówka przypłynie. Księżyc! Jestem. No. Zachwalaj pan tymczasem, panie Rączka, nasz namiot. Za jednego górala każdy jeden w roli sardena pala. Namiot, cudomiot. Wchodzisz pan z jednej strony jako niska łamaga. Przymrużamy magiczne oko i wychodzisz pan z drugiej strony w postaci trzymetrowego blondyna. Samoczynny, samogrający, namiocik, cudomiocik. No i widzisz pan, panie Adamus, zupełnie jak na skalnym podchalu. A czemuż to, bracie Rączko? Bo zaczyna przygniatać nas góra niepowodzeń. A nie możesz pan przez momencik popracować bezinteresownie? Dlaczego? Dlaczego? Żeby się pan przez moment poczuł niewinny jak amorek. Głowa bez szyi na skrzydłach. Lepsza głowa bez szyi niż szyja bez głowy. A ja się boję, że my z samymi szyjami staniemy na sądzie ostatecznym. Lepszy ostateczny niż okręgowy. Uwaga, klient nadchodzi. A pan szanowny na księżyc, na wirujący stolik czy na wzrost?
ma wzrost. A już się robi, proszę bardzo. Pan będzie łaskaw uiścić opłatę. No i jak pan zdaniem pana wyglądasz? Jak widmo. Jak widmo, to mało. Pan wyglądasz jak najniższy jamnik wszechświata, czyli tragedia niskiego mężczyzny. Co pan mówi? Kasa. Kasa. Kolega Rączka dobrze mówi. Tak. No. Otóż, z tej strony wchodzisz pan jako niżej wspomniany, a z tej strony wychodzisz pan jako wysoki młodzian i ulubieniec damskiej publiczności. Czyli mówiąc naukowo, Damokles. To już można wejść? Kasa. Z tej strony, proszę. Księżyc do cholery! Zaraz! Drabinę ukradli! Wejdę sposobem! No i widzisz pan, panie Roczka, pełnia na 24 fajerki! No jak? To samo. Ha, to samo, boś pan za wolno przechodził, panie. Trzeba prędzej. Kasa, proszę. Più presto! Rzeczywiście, jakbym trochę podrósł, parę centymetrów. Parę? Panie, 10 centymetrów. Pan jesteś wyjątkowo trudny pacjent. A myśmy mieli tu niedawno jednego klienta, niejaki Ignacy Rondel, Wilcza 18, mieszkania 21, pszczelarz amator. Amator, tak, panie. Gość prawie niewidoczny z powodu niedostatecznego wzrostu. No można powiedzieć, człowiek iluzja. A w naszym patentowanym namiocie, cudomiocie, panie, zrobił się z niego taki wielkolud, że w ogóle nie mógł wyjść z naszego patentowanego namiotu. Tak, panie. My reprezentujemy rzeczy nadzwyczajne. A pan co reprezentujesz? Obecnie smutek. A przedtem? A przedtem ruch amatorski w sztuce kulinarnej na podłożu wagonów restauracyjnych Orbisu. W ramach poparcia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niestety pierwszy szkic się nie udał. 4 pociągi zatrute kapuśniakiem, okrzyki rozwścieczonego tłumu i ucieczka w deszcz na buforze. Na buforze. Nazwisko moje Elizejski. Rączka. Elizejski. Adamus, panie Elizejski, to pan trochę zmęczony od tego bufora. To osiadaj pan tutaj na krzesełku. Zaraz się zacznie przedstawienie. To się pan trochę rozerwie. Dziękuję. Tak jest. Teatrzyk Zielona Gęś ma zaszczyt przedstawić wielki koncert na prowincji. Dramatis personae. Fryderyk Ucho, miejscowy Chopin. Wejdź, kochany. No. Ireneusz Indyjski, miejscowy Mickiewicz. Dolly Sisters. Trio Balzakas. Wszyscy z Warszawy i inni. Oraz Orkiestra Damska. No. Zapomnisz, albo może nie zapomnisz. Zapomnisz, ale wtedy także ja zapomnę, albo może nie zapomnę. Zapomnę, chociaż to i owo ka. Stop! Pan Elizejski musi się odprężyć. Panie Rączka, reaguj pan. Jak się odprężać? Powiedzmy, uroczysty raut w uroczystym nadwyraz domu. 20 przerażonych osób, pani domu w różowym szlafroczku, pan domu na czarno w masce obłudy. A ponieważ wszyscy przedstawiają się sobie niewyraźnie, więc nie wiadomo, czy brmyski to nie rybmyski, no i komplikacje. Za chwilę zostanie wniesione na tacy 10 kawałków chleba
i herbata z cholekinazy. Nuda wszechświatowa. Młodzieniec w okularach, z twarzą jak cytryna i z oczami takimi jak pomarańcze, ryzykuje opinię na temat ostatniej premiery. Na nic. No, katastrofa. Jak wybrnąć? Najprościej w świecie. Z lewej kieszeni wyjmujemy groch, z prawej szklaną rurkę. Groch wkładamy do ust i za pomocą wyżej wspomnianej rurki wydmuchujemy go w kierunku najbliższej dostojnej osoby. O! No już, już! Już! A więc zaczynamy! W ramach koncertów, czyli szereg występów przy współudziale orkiestrów, orkiestry oraz zespołu instrumentów dętych, rżniętych i szczypanych. Bilety ulgowe i paszporty nieważne. Nie, tak. Bufet bezalkoholowy i analogiczna biblioteka obficie zaopatrzona. Uwaga! W szatni E! Słynna ruda jadzia, o, rozkosz łakomych posłów, zwana popularnie mężem Warszawy. Mężem, mężem Warszawy. Zaczynać czy nie zaczynać do jasnej cholery? Jako pierwszy numer naszego programu wystąpi poetka Hermenegilda Kociubińska jako woltowyżerka i wykona dżigitówkę z niemowlętami z narażeniem życia i śmierci. A orkiestra? Marsz gladiatorów! Proszę bardzo. No. Zapomnę, chociaż to i o wołka. Proszę, ktoże, co? Aha. Z ubolewaniem zawiadamiam, że z powodu choroby nerek Hermenegildy Kociubińskiej przedstawienie się nie odbędzie. A to jak wjeżdżę na to? Niestety nic do tego, co powiedziane powyżej, dodać nie mogę. Hermenegilda dziś nie wystąpi, nie wystąpi i improwizować nie będzie. Zmusić ją. Kochany, ona jest chora na nerki. No. A niech ją szlak trafi, ale niech gra. Moliera też szlak trafił na scenie. Niech ona nam tu nie podgrywa hrabiny. Służba nie drużba, pokazać nerki. Proszę. Jak pan widzi, wykluczone. A niech was szlak trafi. Ale cicho, kochany, cicho. Zamiast Hermenegildy wystąpi kolega Ucho, znakomity pianista. Ale niestety z powodu zepsucia się fortepianu odegra na skrzypcach Trojmeraj oraz Polonez Ogińskiego. O. Może być Ucho, proszę bardzo. Prosimy! Proszę. Trojmeraj. Tam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, są chwile w życiu człowieka, kiedy nasza psyche cierpi i smutek przepływa przez mentalność. I wtedy nagle, jak z bicza strzelił, nie wiadomo skąd przychodzi radosna wiadomość. I nasza psyche rozprostowuje skrzydełka. I te rzeczy właśnie, proszę państwa, przed chwilunią otrzymaliśmy radosną wieść, że nasz fortepian został zreparowany i kolega Ucho wprost tautologicznie skrzywdzony na festiwalu szopenowskim wykona pieśń. O, muzyka własna, słowa szwagra. Gra rękami, pedałuje nogą i śpiewa basem. Mam serce i nogą, sercu se modli sny. Nogą pedał naciskać mogę. Moje serce nacisnęłaś ty. No i dobra.
No i dobra. No i dobra, idź pan, idź pan. Teatrzyk Zielona Gęś ma zaszczyt. Co ma zaszczyt? Ma zaszczyt przedstawić piosenkę. Tak jest. O przedmiocie codziennego użytku. Tak jest. W wykonaniu Żelazka. Nie, tam. Hermenegildy Kociubińskiej. Arrangement Exclusion Music and Parole par Arsz Kociubińska. All right reserved. Voilà! Mówiłeś do mnie czułe słowa, że tylko ja i nikt więcej. I nagle poprosiłeś, żeby ci spodnie odpracować takim głosem nieśmiałym. No więcej. Pracowałam je resztką siły w kuchni, a w sercu wzbierał żal. I kiedy już odprasowane były, widz spodnie wziął i odszedł. Sinodal Żelazko, żelazko elektryczne i złowrogie. Żelazko. Ach, po cóż spodnie pracowałam nim. Ubała żelazko. Ja cię rozbiję o podłogę. Chłop był jak ogień, lecz w spodniach rozwiał się jak dym. Jako następny punkt programu, chociaż właściwie należało powiedzieć jako następny wykrzyknik programu, wystąpi ozdoba naszego miasta, nasz młody poeta Ireneusz Indyjski, całkowicie przemilkliwany przez warszawską prasę. Wykona utwór własny Jesień. Orkiestra tuż reflektor funkcjonuje. Ireneusz Indyjski. To nie jest indyjski, to kant. Zobacz, co oni z niego zrobili. Ireneusz Indyjski. Jesień. Jesień. Mgła płynie wśród zalesień. Samotny baran beczy. Mgła płynie wśród zalesień, samotny baran beczy. Jesień, de facto jesień, i też jesień, i te rzeczy. Ireneusz Indyjski kaszle do wytrzymania. Ja dalej nie gram, mnie jest zimno. Panie Rączka, o baratario i tak dalej, no. O baratario, Zorobabel krąży na wysokościach, a na lysej górze wyrosły włosy. Takie włosy. Ja wiem, że ja państwa nudzę, ale takie jest moje życie. Śmiej się, pajacu. Orkiestra? Ostatni promień szczęścia zgasł. Już
widzę cię ostatni raz. Pod twym balkonem stoję niemy. Wichura dmie, opada rtęć. Nie zgorszy byłby ze mnie zięć. Niestety, zwiędły chryzantemy. Chryzantemy złociste w kryształowym wazonie stoją na fortepianie, kojąc smutek i żal. Takie tango, panie Rączka, wywiera na mnie wstrząsające wrażenie i wskrzesza obrazy bezpowrotnie minionej przeszłości, a oko zachodzi łzą, a głowa z rozmarzenia puchnie jak bania. Tak, no dobra, panie Rączka, do roboty. Na wyspie Madagaskar. Przepraszam pana bardzo. Gdzie tutaj właściwie jest kasa? Bo chciałbym otrzymać maleńką zaliczkę. Na wyspie Madagaskar. Panie Rączka, reaguj pan, no. Cingus, mimo że Wielkanoc do pewnego stopnia minęła, działa również zawsze odprężająco. O! Na wyspie Madagaskar. Przepraszam, ale ja pytałem, gdzie tutaj jest kasa. Na wyspie Madagaskar, won! Forse, łajdaku, to umiałeś pożyczać, a kiedy tylko chodzi o udzielenie koledze informacji, gdzie kasa, to won, tak? Szarlatan. Na wyspie Madagaskar. I na wyspie... Marynarz umierający zamordowany. Nie, to później. Na wyspie Madagaskar. Hermenegilda. Nie, chore nerki. Poeta indyjski. Jak wyżej. Ucho. Był! Wąż boa. Nie, to jest gwóźdź programu, to idzie na koniec. Na wyspie Madagaskar. Przepraszam uprzejmie, czy ja mogę prosić ognia? Ciągnie się trochę, myślę sobie, zapalę. Tu nie wolno palić. Nie szkodzi. Mam przy sobie. Mam! Na wyspie Madagaskar. Sikawkowy i panna Mania. Proszę bardzo. Panna Mania ma śliczne oczy, po prostu jak gwiazdy dwie. Panna Mania przebrana za anioła. A pan Tomasz jest też uroczy i tak mocno kocha mnie. Śpiew! Płyńmy, ach, płyńmy w świat rajski, zasnuć złocistą głą. Świeci nam księżyc hawajski. Księżyc do cholery! Jak? Hawajskie lampiony dreżą. Kocham się nawet Marcelli, wielki Marcelli Prus. Ciekawkowo robiąc przejrzystą aluzję do kostiumu panny Marii. Kochają się nawet anieli, więc zbliżamy usta do ust. Orkiestra walcz! Gdy się serce z sercem połączy, już jest jedno serce, nie dwa. Jak powiedział pewien Japończyk, cukino do cukino da. Cuki, cuki, cuki na to, cuki, cuki, cuki no da. Cuki, cuki, na to, cuki, cuki no da. Cuki, cuki, na to, cuki, cuki no da. Marsz! Ta-d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 a-
nasz największy szlagier, waltornia humoru, symfonia zmysłów. Numer kosztował 2 miliardy dolarów w złocie. Panie Ruczka, kasa się nie zgadza. Pan będzie łaskaw mnie zabezpieczać. Gdzie księżyc? Księżyc? No co za uparta cholera. Jestem! Jest. Wal pan. Śmiało. Księżycu, srebrny. Kasa się nie zgadza. Ciszej do cholery. O, planeto, blady jak ta twarz moja. Srebrny jak błysk szpady. Takiż był księżyc i na rynku pompa, gdy mi przysięgała miłość Maria Skąpa, córka Piotra Skąpego i Ramony z Górskich, dworcowa 9 róg zielonej. Takiż był księżyc. Ja, stojąc za wałem, Marii ten bukiet róż ofiarowałem. Bierze bukiet i tuli do serca. Mych czystych ogni zadatek niewinny. Wącha róże. Atoli. Dobrze. Marię posiadł bałwan inny. A to chusteczka moja. W tym batyście łez moich skarbiec zgromadzon rzęsiście. O! O, gdyby można było tę chustkę wycisnąć. No. Wyciska. No. Odkłada chustkę, bierze z pomostu miecz. A teraz... I miecz. Wyjąłem. Dobrze. I z okrzykiem. Szelma! Szelma! W bladego ducha zmieniłem Anselma. O! A! A! Łotr! Nad łotry. O! Biedny gołąbek rzekł dobry wieczór. I upadł na pompę. Rzęsi wsparty na mieczu. A! Więc? A więc. Ty, mój. Więc ty, mój mieczu wierny, Nikodemie, dzieła dokonaj. Wal. W serce. Wiem, w serce. W ciemnie. Lub wiem. No. W ciemnie. Zamierza się mieczem w serce. Bo czym jest życie bez Marysi Pieszczot? Dajcie do gazet znać. Niech działa brzeszczot. Wbijam miecz w serce po rękojeść. A! Już! Teraz jest już. Już dwoje oczu zachodzi mi bielmem. Za 2 minuty spotkam się z Anselmem. I umiera. Umiera. O! Pan szanowny, też artysta. Ruch amatorski w sztuce kulinarnej. Fatalna pomyłka. 4 pociągi zatrute kapuśniakiem. Ucieczka w noc na buforze. A jak pan jechał na tym buforze? Okrakiem? Okrakiem, jak na koniu. Cóż, koń, przyjaciel człowieka. Ale ja mówiłem o buforze, nie o koniu. Koń to tylko metafora. Rozumiem. Metafora bufora. Tak, panie, ale to nie tylko była metafora. To była epopeja. Epopeja. Nade mną czarne chmury. Pode mną czarne szyny. Ja między chmurami a szynami, a bufor między nogami. W dodatku pod skierniewicami urwała się latarnia, której się trzymałem kurczowo. Przepraszam, coś się urwało i gdzie, bo ja nie dosłyszałem.
latarnia, skierniewica. Skierniewica? No przecie. Latarnia to ulica. Na ulicy faceci. Jeden z głową, jak jajo. Nie jak jajo, jak bania. A ten drugi z czym? Z fajką. A trzeci? Karawaniarz. Pierwszy rzekł do drugiego: pan widzi, co się dzieje. Trzeci też spojrzał w niebo i powiedział, że leje. To było przy niedzieli, ale cyt, tajemnica. Czyście państwo słyszeli? Deszcz pada w Skierniewicach. Co też panowie mówią? Deszcz w Skierniewicach? A wuja Wincentego może Balbina zapomniała sprzątnąć z balkonu? Biedny, wilgotny starzec. Potworna, sucha Balbina. Pan będzie łaskaw nie wtrącać się w moje sprawy rodzinne. A nawet nie wiem, z kim mam przyjemność. Płeć. Mikado sceny. Jak? Płeć? Tak, płeć. Bezczelność! I pan z takim pornograficznym nazwiskiem ośmiela się rozmawiać z wdową. A panowie jaki tryb życia prowadzą? Duchowy, pani hrabino, duchowy. Żywiąc się jagódkami, korzonkami, przebiegamy ostępy leśne. Przepraszam panią, a pani jak się nazywa? Lorelaj. Drei, vier. Ich was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die schöne Jungfrau sitzet dort oben wunderbar. Ihr goldene Geschmeide blitzet, sie kämmt ihr goldenes Haar. Sie kämmt es mit goldenem Kamme. Ona czesze się złotym grzebieniem. Kto? Lorelaj. No wie pan, coś podobnego. Proszę państwa, Tarszyk Zielona Gęś ma zaszczyt zaprosić na dyskusję. Wiecie panowie, w książce Wulkan pomysłów dla Azji i Europy Wschodniej, publiczności zamiast kwiatów ofiarowana, znajdujemy szereg interesujących sugestii, które, jak mniemam, w naszych nerwowych czasach mogą znaleźć zastosowanie. Na przykład chore kanarki. Chore kanarki leczy się czarną, mocną kawą po łyżeczce co kwadrans do dzióbka. W razie symulacji chore kanarki należy natychmiast ogolić. Skończyłem. A wentylator oczywiście nie działa. Właśnie. Jestem, jestem. Przepraszam. Głowopukacz, czyli głowopukawką jest, jak sama nazwa wskazuje, przyrząd do pukania się w głowę. Chętne używanie głowopukacza ustrzegłoby ludzkość od niejednego szaleństwa. Skończyłem. Panie Rączka, nie idzie. Widzę. Może jubileusz z Krakowa pójdzie. Jubileusz już był. Był i był. Wiem. Wszystko już było. Teatrzyk! Zielona gęś! Ciszej do cholery! Ciszej! Ciszej, no. Teatrzyk Zielona gęś ma zaszczyt przedstawić kobiece życie Melanii Szklarz. Występują Melania Szklarz, soliści Hurdomski. Tak, wiem, ciszej. Kwartet męski. Kurtyna! Pomiędzy dwiema akacjami huśtawka huśta się, a na huśtawce ślubny welon już wiosny trzy, może dwie, a pod welonem w sztucznym mircie. Ach, jaka smutna twarz,
to huśta się kobiece życie. Panny Melanii Szklarz. Melanii oczach zwisła, na trawę kapią łzy. Hej, wyżej, wyżej szumi Wisła, a z tyłu cerkiew lśni. Tak od łez świec gorąco trawie, jak śledź słone serce od łez. Bo hrabia przeszedł na prawosławie i z inną żyje jak pies. On inną teraz ramieniem otoczy, na dancingu kotlety je. Bo Endele ma cudne oczy, a Mendele mówi nie. Wentylator oczywiście nie działa. Właśnie! No nie działa, no to co? No to to, że Teatrzyk Zielona Gęś ma zaszczyt przedstawić rewolucję kulturalną w Wołominie. Kultura to jest to, o czym się pisze, nonsensy, gada, głupstwa, a co należałoby upowszechnić. O! Warto by. Warto by. Warto by. Trzeba by. Ba. Ale jak? Czy ja wiem? Mgła. W takim razie może razem do kupy. Cóż z tej kupy, kiedy w kupie trupy? Rzeczywiście jest niedobrze, mój Boże. Więc niech nam społeczeństwo pomoże. A wentylator znowu nie działa. A mnie się znowu kasa nie zgadza. Panie Rączka, kontynuuję. Co? Nieznani mieszkańcy pól i lasów. Kontynuuję, no. Kontynuuję. Nieznani mieszkańcy naszych borów. Ciapciuś. Nikłe, prawie że niewidoczne stworzonko. Żyjątko. Z gatunku ssaków obłych. Żywi się śmierdzącą padliną. Rozmnaża się w miarę sił. Pitwa. Rodzaj rypały. Gulbrason. Ponury, trawożerny ssak. Bez dowcipu i poenty. Okrzczoń grabarz, inaczej szakal polski, przebywa w mrokach, odznacza się niesłychaną perfidią i hipokryzją. Jesienią ze sfermentowanych liści gruszki wysysa alkohol i pod zgubnym wpływem tego ostatniego niszczy drzewa i inne meble w salonie przyrody. Nie rozmnaża się zupełnie. Grzegżółka, rodzaj królika dzikiego, krwawookiego, bez przerwy podskakuje, co naraża go na obrażenia cielesne. Rozmnaża się. Pseudoświniofon krótkowłosy.
Do tej chwili brak jakichkolwiek danych. Nie ma danych? To co my zrobimy, panie Rączka? Jedyne wyjście, bracia, to zniknąć z szalonej epoki, bracia, angelologicznie, czyli na zasadzie ducha. Bo ja protestuję przeciwko temu, co się dzieje. Bacio twierdzi, że wywożą spinacze. Proszę? Spinacze. Miliardy wagonów ze spinaczami jadą na zachód. A my zostajemy bez spinaczy. Więc gdybym na przykład teraz chciał się z czymś spiąć, to oczywiście mowy nie ma. No oczywiście, bo wywieźli. Tak nas wykantowali. Kantu, kantu, zamarantu. A jeszcze Wacio twierdzi, że piasku dosypują do spinaczy. Więc gdyby na przykład połknąć garść spinaczy z piaskiem, to oczywiście śmierć w męczarniach, prawda? A jak właściwie teraz jest z ortografią? No nie wiem. To teraz jak się pisze? Ucho czy łucho? O proszę, nikt nie wie i wszyscy się boją? A ja się nie boję. Ja jestem nawet gotów zginąć za ortografię. Oto moja pierś grodgerowska. Tomasz Karabele. Masz. Dolinami i wzgórzami niosła się bojowa pieśń. Polsko buzi! Ja bardzo przepraszam, czy orkiestra damska ma w repertuarze coś weselszego? Oczywiście, może mieć. Panowie, schował się księżyc za chmurkę. Księżyc! No stoję, stoję. Za chmurkę, złaś! I tak źle, i tak niedobrze. Wychodzę. Przepraszam, pan wychodzi? Czy ten wiatr panu szkodzi? Nie, mnie szkodzą tylko rzeczy mączne. Czy pan idzie do Świdra? Bo ja jadę do Świdra. Pan pozwoli, naczelnik Wączek. Pan czytał? Włoch Bambino w Kuble La Manche przepłynął. A co to, przepraszam? To cytra. Widzi pan, pewna pani lubi mój ton, więc ja dla niej zawsze z cytrą jeżdżę do Świdra. Gdzie pan mieszka? Na Bema. A popielniczek nie ma. O, wypalił pan sobie dziurkę. To plamka, to się wytrze. Chce pan? Zagram na cytrze. Schował się księżyc za chmurkę. Orkiestra damska, gramy. Schował się księżyc za chmurkę. Nie trzeba, ja sam. Uwaga, panowie. Gramy. Schował się księżyc za chmurkę. Piki, karo, trefl, piki, karo, trefl, piki, karo, trefl. Pisze za chmurką laurkę. Piki, karo, trefl, piki, karo, trefl, piki, karo, trefl. Pisze laurkę dla Niny. Piki, karo, trefl, piki, karo, trefl, piki, karo, trefl. Bo jutro jej imieniny. Piki, karo, trefl, piki, karo, trefl, piki, karo, trefl. Pas! Imieniny panny Niny! Imieniny panny Niny, dziś noc całą nie usnę. Dary chmurą, złote pióro, a tu pierścień z turkusem. A tu obraz, a tu posąg, a w koszyczku piesek śpi. Listonosze listy niosą i dzwonią do drzwi. Świat się kończy i trzęsie, koci kące od godziny, że 100 lat i w tym sensie. Temistokles stary cynik, co go czasem męczył chyś, uciekłby spod salaminy, gdyby wiedział, że to dziś.
bo ty masz urodę fryny. Ze skrzypcami, gdyby mógł, zęby leżał w imieniny. Paganini u twych nóg pędzi pociąg, dzwonią szyny. Jak pianino dźwięczy wiatr, imieniny, palniny. I tak dalej, i tak dalej. Dlaczego i tak dalej? Ja proszę o bis! Za małą chwilunię. Nas zaszczyca, może zobaczyć pełnię księżyca. Komu, bo idę do domu. Ja idę do domu, a na pana czeka poetka pióra, Hermenegilla, kociubiska. Wie pan, ja nie mam pamięci wzrokowej. Jak pana zobaczyłam, to nie mogłam pana poznać. Jakbym miała pamięć wzrokową, to bym na pewno pana od razu poznała. Pan jest mężczyzną. Pan ma w sobie coś takiego. Męskiego. Dlaczego pan nie chce na chwilę usiąść przy mnie? Tylko stoi pan zdenerwowany. Ja mam większe powody do zdenerwowania, a jestem przytomna. Wie pan, wczoraj jak zasypiałam, to mi się nie chciało domknąć lewe oko i musiałam sobie położyć na oku przycisk z Beethovena. Ale w nocy Beethoven ze mnie spadł, zrobił się taki hałas, wszyscy się obudzili i potem zaczęły się różne plotki. Kobiety to zielone świnie, pan nie ma pojęcia. Guzik się panu oderwie. Naturalnie nie ma kto panu przyszyć. Ja teraz, wie pan, chodzę od muzeum do muzeum, żeby się, wie pan, tą sztuką nasycić. Coś życie, parówki z chrzanem, a Matejko trwa wiecznie. Ząb mi jeden wczoraj wyleciał. A czego jak byłam we Francji, to mi zęby nie wylatywały. O, już wieczór się robi. Pan pewnie będzie zaraz jadł podwieczorek. Bardzo lubię podwieczorki. Najlepiej to boczek z musztardą. Pan wierzy w przeznaczenie? Mój tatuś do ślubu też nie wierzył. A po ślubie bił mamę. Ja przenocuję u pana. Niemożliwe. Dlaczego ja się tak boję gwiazd? Pan się nie boi. Dlaczego? No, zaraz. Mam w torebce wianek z konwali. Blaszany. Ale to nic. Jak prawdziwe. Jak pan chce, to ja ten wianuszek włożę na głowę. I zatańczę panu bolero Ravela. Tak dalej. Kurtyna. Dlaczego i tak dalej? Ja proszę o bis. Ze względu na spóźnioną porę proponuję zakończyć dyskusję. Kto prosił o bis? Ja, ale ze względu na spóźnioną porę wycofuję się. Ale skąd nasz klient i tak dalej? Panowie, proszę kontynuować dyskusję. Ja... Dziękuję. Kontynuuję niniejszym dyskusję nad prelekcją kolegi Pomidora pod tytułem Moje wrażenia z podróży do Świdra. Ja... Dziękuję. Co do mnie, mieszkam w Milanówku i się dziwię, że obywatel Pomidor nie wspomniał ani słowem o Milanówku. Ja cały czas notowałem o Milanówku ani słowa. Nas się nie dostrzega, co? Ja właściwie Dziękuję. Nie umiem przemawiać. Pozwólcie państwo, że... A wentylator jak zwykle nie działa. Właśnie. Ja chciałam dwa słowa na temat Balzaka. Dlaczego na przykład w jednej księgarni jest Balzak, a w księgarni naprzeciwko nie ma Balzaka? Dlaczego? Skończyłam. Panie Adamus, przydałby się dobry żart. Mam! Z
Znany humorysta biłogorański pan Bukaszka twierdzi, że żart to konstrukcja. A konstrukcja, panie Rączka, musi być prosta i zrozumiała. Na przykład, dwie gołe baby kąpały się w jednej wannie. W pewnej chwili zderzyły się pośladkami i to tak klasnęło, że nie macie pojęcia. Ja nie pamiętam tego żartu. Orkiestra? Zapomnisz, chociaż to i owo Tarczyk Zielona Gęś ma zaszczyt przedstawić rozmowę dwóch Polaków. Występują Sandwich and Scotch Whisky. W roli Sandwicha Księżyc, w roli Scotch Whiskiego Lorelai Kurtyna. Ja pana wykończę. A ja pana. Co? Dokumenty. Legitymacja. Czy pan wie, kto ja jestem? A czy pan wiesz, z kim masz zaszczyt? Nie wiem. Ale sądząc z pańskiego plugawego wyglądu, przypuszczam, że nie słyszał pan nawet o Heraklicie z Efezu. Nie. Mam w Efezie pańskiego Heraklita. Precz z Heraklitem z Efezu! Co? Niech żyje Heraklit z Efezu! Daję mu w twarz. Jak? Sandwich daje mu w twarz. O, pauza dziejowa. Czy pana boli? O tak. Cierpię. I ja. Cierpimy. A znowu na jednej mapie nas nie było. Niemożliwe. Znowu intrygi. Przeklęta Europa. Ma pan lusterko? Czuję, że jagody mi puchną. I mnie. Jagody. Po staropolsku policzki. Dobrze by było jakiś gorący kompres. Ma pan kuchenkę elektryczną? Mam. Ale kontakt zepsuty. Scotch whisky jadowicie. Był to zapewne pana jedyny kontakt z rzeczywistością. A kuchenki też nie ma. Zgubili. Kto zgubił? Nie wiem. Ot, zgubili i koniec. Od kuchenki został mi tylko sznur. Ostał ci się ino sznur. Światła ciemnieją. Wiatr. Wiatr do cholery! A wentylator dalej nie działa! Właśnie! Panie Rączka, chodź na górę. Korzystając z zamieszania, przedstawiamy państwu braci Rojek. Wszyscy z Warszawy! Chwile wolne nad przekrojem ja spędzam w Dezabilu. Tam piszą bracia Rojek, lecz nie wiadomo ilu. Podobno to oboje, a jeden mówią nich. A ja się nie boję ich. Ja się nie boję braci Rojek, no bo jak się braci bać, ja w drodze im nie stoję. A dlaczego miałbym stać? Tylkoż to wszystko moje, mam dwie koszule w nim. Ja się nie boję braci Rojek. Potwór na cały Szczecin historia poruszyła. Jedna pani miała dzieci, Ślimakowska Ludmiła. Niewątpliwie z braćmi Rojek, bo ten główny zaraz znikł. A ja się nie boję! Ja się nie boję! Ja się nie boję ich! Ja się nie boję braci Rojek, no bo jak się braci bać, ja w drodze nim nie stoję. A dlaczego miałbym stać? Tylkoż to wszystko moje, mam dwie koszule w nim. A ja się boję! Rym, cym, cym. Czasem sny nas męczą straszne, aż człowiek się poci i krzyczy na szafce, przewraca kompocik. To śnią się bracia Rojek, co drugi jest jak byk. A ja się nie boję, ja się nie boję, ja się nie boję ich. Ja się nie boję braci Rojek, no bo jak się braci bać, ja w drodze nim nie stoję. A dlaczego miałbym stać? Tylkoż to wszystko moje, mam dwie koszule.
koszulę w nim. Ja się nie boję, braci Rojek. Rym, cym, cym. Ja się nie boję, braci Rojek. No bo jak się braci bać, ja w drodze im nie stoję. A dlaczego miałbym stać? Ten kosz to wszystko moje. Mam dwie koszule w nim. Ja się nie boję, braci Rojek. Rym, cym, cym. Ja się nie boję, braci Rojek. No bo jak się braci bać, ja w drodze im nie stoję. Wszyscy z Warszawy! Cykliści, cykliści, cykliści z Warietę! Jest! Przyjechał! Jości! Zgubiła mnie, obywatele, miłość, czyli bogini Wenus. A postawił na nogi Bacchus. Czyli mówiąc mitologicznie, monopol spirytusowy? O, nad problemów zawiłość, nad obłędy poetów, nad kobietę i miłość, lepsza miłość konkretu. A wentylator nie działa. Właśnie. A jednak. Rzeczywiście, naturalnie, jak zwykle, Kwaśniewski miał rację. Polska jest jak ten rower. Pan podtrzyma. Jedno koło kręci się do przodu, a drugie do tyłu. Tak, kochane tylne kółko, za czym ty tęsknisz? Komu ty jedziesz do Brukseli, do Moskwy złożyć bukiecik fiołków przed... W ogóle wszystko się w kółko, a propaganda pompuje. Chwała Bogu, że chociaż kierownica w porządku. Szkoda, że to wsteczne kółko nie chce tego zrozumieć. No trudno. Bo grunt, żeby dwa koła kręciły się razem. Nie tak, to tak. Nie tak, to tak, bo o rower chodzi, obywatele. Nie koła ważne, lecz całość, rower. I żeby na tym rowerze jechać, zajechać i wyjechać. Góralu, czy ci nie żal? Przepraszam. Rama wprawdzie trochę fatalna, samosieryczna, sienkiewiczowsko-zakrystiańska, przybyszewsko-dulska, ale opony ujdą. Sam Mickiewicz pisał o oponach: karczma z przodu jak korab, z tyłu jak świątynia, ściany ciemne i brudne jak czarna opona. Właśnie, za dużo korabi, karczem i świątyń, a za mało opon. Skończyłem. No i w te szprychy też chłopaczki patyczki wsadzają. Po co? Nie wiem. Właśnie. Księgi Narodu i Pielgrzymstwa dużo łatwiej napisać, niż wybudować dobrą szosę, polską szosę dla polskich rowerów. Kolega Norwid powiedział, że przyszłość narodu zdobywa się potem, a nie krwią. Potem. Czy Norwid jeździł na rowerze? Nie wiem. Ja proponuję, żeby francuski klucz nazywał się polski klucz, dobrze? I żądam, żeby nogi trzymać na pedałach, a nie w niebie. Pewien biskup pedał, że przy ziemi jest pedał. Przy ziemi, obywatele, z głową, obywatele. Bo jak powiedział Stanisław Wyspiański, głowa, a to Polska. Właśnie. A Polska jest jak ten rower. Przy ziemi. Ale cóż z tego, kiedy tragicznie się zakochałem. Zapomnisz, chociaż to i ową No i wbrew rozsiewanym plotkom o kryzysie repertuarowym mamy zaszczyt prosić na uroczyste
otwarcie sezonu. Tak jest. Mamy zaszczyt prosić na premierę prasową. Luminarzy prasy, miliony widzów, entuzjastów najmniejszego teatru świata, kurtyna. Nie teraz, kurtyna. Nie szczędząc wysiłku, kosztów, prawda? Inaugurujemy złotą plamę na prześcieradle historii. To jest słodkometrażówka w siedmiu kolorach z łabędziem pod tytułem Jubileusz profesora Bączyńskiego. Z Krakowa orkiestra. Walczyk, ach walczyk, pod twą piersią walczyku czas, jak sen pączyka. Mogę już więc prosić, słodka herciu, mogę już więc błagać do walczyka. Tam, taradam, tam, taradam, Hermenegilda! Fafuniu, kiedy tańczę z tobą, widzę świat cały na niebiesko, na złoto i na szafirowo. O, jakże ślicznie tańczysz, piesku! Profesor Bączyński, stosując sobie za firanką dyskretny zastrzyk z testosteronu. Hej, muzykanci! Hej! Muzykanci, rąbcie mnie tonem, saksofonem! Profesor sobie dziś zatańczy z mądrym osiełkiem porfirionem. Bączynder złoty, witam pana w czołowitnościach, cały gnę się. Cóż to za rozkosz niesłychana, spotkać się znów w zielonej gęsi. Ileż to gaśnie gwiazd wysokich, jakież wyłażą z worków szydła. Lata mijają i epoki, a ja wciąż trwam zielono skrzydła. Głęboka studzienka z gazem, z gazem panowie, z biglem panie. Najprzód koszyczek, potem kółko, serwus Alojzy szanowanie. W ramiona moje płyczek żółko. Wszyscy tańczą! Super symfonia, super fosfat, kiedy się frak z dekoltem styka. Walczyk, ach walczyk, nocy boska, tańczy więc całą noc walczyka. Tańczą całą noc! To się bardzo dobrze stało, że nikt nie nalał wody do karafki. Wyrażam zadowolenie, bo teraz nawet woda zaczyna mi szkodzić. A kiedyś pijało się i jadało szalone rzeczy. Przepraszam, czy zebraliśmy się tu po to, żeby rzępolić na temat wody w karafce? Jak proszę, że rzępolić, a nie, no naturalnie. Naturalnie przecież nie chodzi o wodę w karafce, tylko o szerokie wody, na które musi nasz teatrzyk wypłynąć. Musi, ale jakoś nie wypływa. Dlaczego? Bo zielona gęś jest niezrozumiała. Jak to? Zielony gus. Green goose. Uavert. Yes, green goose, I remember British embassy. Okej. Ja tłumaczę. Tak, zielona gęś, pamiętam. Ambasada brytyjska, okej. Twenty Century Fox. Nie tłumaczę. Panowie, na litość boską, o co właściwie chodzi? Chodzi o ocalenie cywilizacji. A kto, pytam się, ocalił cywilizację starożytną? Ja wiem. Kapitolińska, do jasnej cholery. A kto ocali cywilizację nowożytną? Ja wiem. Milcz, najowisza. Zielona gęś. Zielony guś. To już było. Dalej. Brawo! Bo ona jest więcej niż kapitolińska. Ona jest kapitalna.
cywilizacja i Kraków zostaną pomalutku ocalone. Nie od razu Kraków zbudowano. Wentylator nie działa! Właśnie. Konsternacja. Bracia! Monstrualna epoka. Ostry zakręt historyczny. Rozpusta szerzy się. Transmogryfikacja pogłębia się. Wentylator naturalnie też nie działa. Proszę? Tak. Miliony Polaków, którzy nie zawsze mogą wylegitymować się regularną metryką ślubu, chodzą w gaciach po mieszkaniach, w których to mieszkaniach, powtarzam, wisi po piersie Chopina oraz młodzież. Przepraszam, można? Na ukąszenie jadowitej żmii podaje się podskórnie zastrzyki z kopru. Koper w pastylkach oraz dieta raki z koprem. Oglądanie koperszytów też jest wskazane. To nie ma nic do rzeczy. System kopernikański polega na zasadniczym twierdzeniu, że Ziemia kręci się dookoła Słońca. Znam ludzi, którzy o Koperniku nie słyszeli, a mimo to sumiennie wykonują swoje obowiązki. Nie zgadzam się. Jest tylko jedna prawda, a to, że kwadrat przeciw prostokątnej jest równy sumie kwadratów przyprostokątnych. I za tę prawdę gotów jestem zginąć. Niech żyje pi... 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 Milcz! Pitagoras! 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 Przepraszam, czy ja mogę wyjść? Ja jeszcze nie skończyłem. Naiwne powiedzenie, że ptak śpiewa, należy do całkowitej przeszłości. Ptak nie śpiewa, tylko hałasuje oraz bezkarnie zanieczyszcza wioski i miasteczka. Oto lista tych ptaszków, które można poddać redukcji. Pstrożka, cidomek, sipiórka, pyza, brajtszwanc, lewatywka, dzidziuś pospolity. Wolniej! Kupść, stukułka, chlebotek, minoszka, bukaszka, sidoryk oraz tak zwany goguś bagienny. Następny, proszę. Tak jest! Z delfinami należy skończyć! Czy przypadkiem nie jest za dużo gwiazd na niebie? Czy w naszych ciężkich czasach jeden księżyc by nie wystarczył? Skończyłem. Ze względu na spóźnioną porę proponuję zamknięcie dyskusji. Proszę państwa, tak. Na zakończenie kolega Jan W. Starzec wygłosi odę do młodości. Przepraszam. Chciałbym prosić o wyjaśnienie, jakie to imię W. Proszę państwa, W to nie jest żadne imię. On sobie tylko tak dodał. Jak to dodał? Jakim prawem? Jakby sobie tak wszyscy zaczęli dodawać, to co by wyszło? Racja! Mickiewicz nic sobie nie dodawał i jakoś było. Właśnie. A po drugie, to ja miałem wygłaszać odę do młodości, a nie obywatel, co sobie to i owo nielegalnie dodaje. Gdzie on był w 39? Szarlatan. Właśnie. Wentylator nagle zaczyna funkcjonować! Młodości, podaj mi skrzydła! Panowie, na litość boską, gdzie jest kasa? Panie Adamus! Szarlatanów nikt nie kocha, zawsze sami. Dla nich gwiazdy świecą w górze i na dole. W tajnych szynkach piją dziwne alkohole i wieczory przerażają bluźnierstwami.
wymyślili swe tablice szmaragdowe. Krwią dziewicy wypisali charaktery. Strachy w liczbach 18, 3 i 4. Przeklinamy Jezu Chrysta i Jehowę. Szarlatani piszą księgi o papieżach. Zawsze w nocy mówią źle o Watykanie. Zawsze w nocy słychać szklane, szklane łkanie. Płaczą gwiazdy zaplątane w szkła na wieżach. Kiedy miesiąc umęczony wschodzi na nóg, alkohole z przerażenia drżą słodyczą. Nie pomogą alkohole, w nocy krzyczą łzy fałszywe szmaragdowych szarlatanów. Bardzo cicho i boleśnie jest nad ranem. Dzwonią dzwony, świt pochyla się w pokorze. Odpuść grzechy szarlatanom, Panie, Panie Boże, szarlatanom. Wszak Ty jesteś takim samym szarlatanem. W pewnej krakowskiej piekarni piekarz imieniem Kadil powiedział, że raz w jasztarni zatruł się korniszonami, szabadabadaba. A płynął gdzieś na okręcie posłowie i referenci. A świat się w kółko kręci, kręci. Jak gdyby nigdy nic. Wszystko już było, rzekł Ben Akiba. A gdy nie było, śniło się chyba. Trzeźwi, urzięci, Irak i ryba. A świat się w kółko kręci, świat się w kółko kręci. Hopaj siup! Hopaj siup! Hopaj siup! Hopaj siup! Stajnia wytwarza konie, spółdzielnia ufność cykorie. Muzyk pisze symfonię, historyk pisze historię. Tu liścik, tam dokumencik, anegdota z Herodota. A świat się w kółko kręci, kręci. Jak gdyby nigdy nic. Wszystko już było, rzekł Ben Akiba. A gdy nie było, śniło się chyba. Trzeźwik, urzięci, Irak i ryba. A świat się w kółko kręci, świat się w kółko kręci. Hopaj siup! Hopaj siup! Hopaj siup! Hopaj siup! Różne takie reformy drażnią nas w naszych czasach. Lecz w końcu wszystko wraca do normy. Jak raj cudowniej wraca. Więc grunt to mieć dobre chęci. Nie bądźmy tacy zacięci. Bo świat się w kółko kręci, kręci. Jak gdyby, szabadabadabda. Wszystko już było, rzekł Ben Akiba. A gdy nie było, śniło się chyba. Trzeźwik, urznięci, Irak i ryba. A świat się w kółko kręci, świat się w kółko kręci. Hopaj siup! Hopaj siup! Hopaj siup! Tarara! Hopaj siup! Hopaj siup! Hopaj siup! Niebo i ziemia przemijają, chwieją się fundamenty światów. Ostatni slogan snuje pająk. Vanitas vanitatum. Nasz każdy wiersz zaorzą plugiem. Będą kartofle, potem wódka, bo nasze życie za długie. A sztuka
za krótka. Dobranoc. Thank you.